tamte strony. Koledzy już się zwijają i nic nie złowili, pali koluchów. To koluchy błotniaki, bo to czarne jak smoła. Ale podobnie, że koluch jest bardzo smaczny, smaczna ryba. A to stanowiska porobili, jak zawody by mieli. No, coś takiego tak, takie są. Ale to za blisko siebie te stanowiska. Co 50 metrów powinno być, a nie po co 30. My się tego gościa, co ma tartak, on się zimowo wodą wpierdolił w dół koło domu. Wyciągaliśmy go. Halo. Halo. O, niech tu się zwijają, bo już nałapali tych koluchów takich drobniutkich. No, zobaczymy, co on ma. Pokaż kolego, zobaczymy, co złapałeś. Przy okazji będzie na filmiku. No mogę dobra, zobaczyć? No. Zobaczę, co złapali chłopaki. No na razie, cześć. Patrzcie się, tu biorę takie koluchy. O. Drobnica. Drobne koluchy, niektóre ładne, większe, mniejsze. No ale takie nic, też się zje. Nic innego nie było. Bo to jest, w gruncie rzeczy to jest najlepsze. Nie, on dobry jest. Panie kolego, jak bierze coś? Bo to jest w gruncie rzeczy, to jest spód zarośnięte, zależy gdzie rzucisz, nie? Tu koło tych trzcin przejdź się, tam jest takie za kola, rzucaj wzdłuż trzcin, tak szczupak stoi przeważnie. No właśnie, no tutaj to pewnie stoi, ale jak... No, a ta jest takie do wejścia tam trochę dalej. No, idę. No, po tym wale, o, z tamtej strony rzucić, w tamtą stronę. A ja tak zajechałem, bo mieszkam w Nadrybiu, nie? Staw wykopałem, kurwa, i ryby chuj strzelił. Bo woda wystygła, do góry poszła. Była woda gruntowa, nie? No to jak było gorąco, to wywietrzała. No i jest dziura 20 na 30, nie 10 na 20, głęboko 3 metry, ale wody nie ma. Trzeba wiercić, bo u mnie w studni na 8 metrach woda jest. No musi gdzieś ta woda być. No i podjedziemy sobie tam jeszcze, pod tamtą skarpę. No i powędkujemy. Może na sobotę by to przyjechał. Mam trochę rasów. Można prądem troszeczkę cyknąć, nie? I się zastawić na noc. W nocy, wiadomo, że... A to głęboko jest? Przecież tu nie pogłębiali. Do 2 metrów. No. I mówu, że jakbyś skoczył, to po szyję. No. Tam dalej jest ładnie, z tamtej strony. Nie wiem, czy tu jest przejazd tam dalej. Może jest. A tu jest jeszcze jedno wieździe. Tu jest w tych krzakach. Ale to jest z pomostu taka dziura. A może woda wyschła? Idziemy. Wędkarze się zwijają. Wędkarze się zwijają już. A jak powiedziałem, że jeden łapa koluchów, takich drobnych koluchów. Tutaj w dzień bierze drobny, a w nocy bierze gruby. Taki, jop twoje macie. Także pozdrawiam wszystkich wędkarzy. Życzę dużo zdrowia. Jeszcze obejrzymy trochę filmów. Tu się przejdziemy, zobaczymy, co tu jeszcze kwirczy. To są zalewisko. Tu nawet pływają te wodne takie, wiesz co to jest? Takie okrągłe, podłużne, te takie muszle. Tu jest taka ładna, ty, duża, pływa. Muszla, ładna. Ale duża, to jest 15 cm długa. Piękna. Ale szuwarów to jest. Wszędzie zarostane.
Przyjedziemy, zobaczymy. Jaki to jest zbiornik jedynka? Samcy są, też może podjechać. Zobaczyć. Objedziemy, zobaczymy. Pojedziemy tam. Pod las.